Was w kolejnym moim vlogu. Dzisiaj znowu jest bardzo piękna pogoda. Kwiatki jeszcze, słuchajcie, stoją. Pięknie pachną, naprawdę są piękne. Uwielbiam róże. Chociaż bardziej wolę tulipanki, ale róże są takie, wiecie, okazjonalne, ładne. Słuchajcie, u nas dzisiaj jest poniedziałek. Idziemy zobaczyć zaraz. Zaraz Wam coś pokażę. O, może tak. Zobaczcie, Nelzia sobie jeszcze leży w łóżeczku, ale już to jest druga pobudka jej, bo już sobie raz wstała o 6:30, a teraz mamy godzinkę około 10:00. Także już się znowu wyspała. O, tutaj łobuziak stoi sobie już na miejscu. Jest, tak. Pewnie, ale tutaj się dzieją jakieś remonty. Zobaczcie, kochani, tutaj już płytki są zakładane. Od samego rana praca, słuchajcie, działa. Ale jest ładna pogoda, to się fajnie robi, co? Mhm. I zobaczcie, będą takie płyteczki, taki kolorek płyteczek będzie. Wszystko musi być, o, równiutko. Tata sobie działa, sam, pomalutku. Także o, tak idzie nam praca. Mieliśmy taki inny pomysł też z płótkami, żeby były troszeczkę jasne. Ale słuchajcie, to są takie imitacja drewna, ale to są płytki. Tak, to są takie płyteczki. Mieliśmy różne pomysły na kolorki. I był popiel, i był jakiś w szarości mocniejszej, nie? Mhm. Ale wybraliśmy takie drewniane. Także jeszcze tutaj, zobaczcie, dużo zostało do zrobienia. O, tutaj już się wszystko coś tam robi, także no i ogrodzonko, i także Nikola będzie miała zrobione już. A ty na bosaczka. Uważaj. Tutaj? Tak jest. Nie spadniesz. A jesteś czyściutki? No. Proszę pana. Ale ładnie to będzie wyglądało. Powiem ci, że fajnie nawet ten kolorek. Mi się podoba osobiście, bo tutaj będzie też ogrodzenie inny kolorek, słuchajcie, nie będzie w drewnie, tylko będzie już takim, jak to się nazywa? Co? Ten kolorek. W koło co będzie szły, ta obręcz. Balustrada? Tak. Nie wiem jeszcze, aluminiowa? Takie aluminiowa, no może. A tam są jakieś śmieci już pozostawiane, tak? Już coś pospadało. Krzesełeczko nie chodzi. Spadło krzesełko. Nie, no co to jest? Zobaczcie. Ale szkoda krzesełeczka. Ciekawe, czy coś jeszcze da się z tym zrobić. No, dobra. Nie, już nie. Już nie? Już idzie do spalenia. Nie, no może się da. Damy dziadkowi, dziadek któryś zrobi. Nie zrobi. Na pewno. Jakieś deski powkłada, bo to szkoda, takie ładne krzesełeczko mięciutkie. No dobra, to dobrze, to tutaj układaj, później będziemy zobaczyć. Pożegnaliśmy nasze krzesełeczko. Ta mapę, a rezultat się okaże później. A tu zobaczcie, kotek ciągle podgląda, a Nikolka sobie tam leży. Nikola dzisiaj miała pobudkę, bo tata dzisiaj od samego rana tutaj robił. Także Nikola się dzisiaj nie wyspała niestety. Ale jak chce mieć balustradę, no to musi wziąć pod uwagę niestety taką sytuację. Kochani, ja już też wstawiłam pranko od samego rana. Pranie zresztą słychać, praleczkę moją. Także zaraz wywieszę na dwórek pranko. Tak pięknie posnie, będzie suchutkie w chwilę, moment. No Nelcia, jak zwykle zabawa z kremem. Ona lubi, słuchajcie, ja się tylko boję zawsze, żeby się nie ukuła, ale ona tak lubi z tym kremikiem się bawić. Tak jest, kremik. I pampers, i chusteczkami. Opakowanie od chusteczek, słuchajcie. Tak się bawiło, bo się... A misia sobie leży. A na misia w ogóle nie zwraca uwagi. Nelcia, zobacz misia. Na misia. Nelcia. Kremik. Kremik najważniejszy. Nie? Buziara. Tak. O, i sięga sobie kremik. Co tam jest? Kogo tam słyszysz? Kogo tam słyszysz? Kogo tam słyszysz? Chusteczki. Kochani, my właśnie wróciliśmy z Nikolą, z Pepką. Kupiliśmy dużo zakupów, zrobiliśmy na dzisiaj. April? April. April. Jaki dzisiaj April? No nie, bo Nikola sobie kalendarz kupiła z Pepką. To April? Tak. I słuchajcie, są różne stylizacje, ale
naprawdę... Widzieliście na pewno Nikoli na kanale też. O, my tak tylko szybko do vloga pokazujemy. My tak szybko do vloga, że... A powiem wam, że takie kolejki, że po prostu w głowie się nie mieści. Czekałyśmy chyba z pół godziny, żeby się dostać tylko Pepko. Ale naprawdę... A zobaczcie, Nelcia, najlepszą zabawkę sobie taką wybrała. Nie wiem właśnie, który cię... Idź zobacz do kalendarza, 20... Szósty, siódmy, ósmy, 28 chyba. Jakoś tam. Nie jestem przekonana. Ale słuchajcie, naprawdę to fajne te rzeczy były w tym Pepko. Nie ma tu 8. O. To dla ciebie? Dla Nelci. I tu 8 tak nie ma? Chyba, o, tutaj jest... Ty, 8 nie ma w kalendarzu. To najwyżej będzie ten, 18 bez ósemki. Ty, może oni robią bez ósemki? No nie, no gdzie musi być? No nie, no nie. Pokaż. Nie ma. A może tutaj powinno być tu? A jest! Jezu, się znalazło się. A tu dwa. No, to jednak dobry kalendarz. No, jeszcze chłostka mam gdzieś 6, logika. No i właśnie. Tutaj, o, piękną, zobaczcie, jaką świeczkę Nikola sobie kupiła jeszcze. To widzę taki shopping Nikola tylko sobie porobiła. Nikola i Nela. Nela, ty coś kupiłaś dla nas do pokoju fajnego, ekstra? A, przepraszam. Ramkę mamy, jest, mamy ramkę. Jednak coś jest w naszym pokoju, coś nowego zawita. Aha. Wiesz co, kupiłam ramkę do zdjęcia z chrztu, nie mamy żadnego włożonego, także kupiłam ramkę i włożymy jakieś zdjęcie chrztu. Tylko nie wiem, czy rozmiarówkę dobrą wzięłam. No to wytniemy zdjęcie. Dobra. No, także dobra. Słuchajcie, u nas taka dzisiaj sytuacja. Tak. A zaraz pójdziemy zobaczyć, jak ci idzie z płytkami. Bo ja musiałaś troszkę siedzieć z Nelą, także... No w ogóle siedziałem z Nelą, bo byliście na shoppingu. Tak u nas wygląda, słuchajcie, zawsze, że ja mam pracować, a w sumie, no... 2 godziny kładłem płytki. To w sumie jak na 2 godziny to i zobaczę i tak bardzo ładnie mi poszło. Pójdziemy wieczorem zobaczyć. Wieczorem to nic nie będzie widać. Na liściem jest 27. Wow. No to byłem blisko. Dobra. Ona się zajęła zabaweczką, już i pasuje. Ja wam idę pokazać ten efekt, słuchajcie, bo tam się nie doczekacie. Wieczorem chciałam wam pokazać. O. Tu Nikoli na razie w pokoju cały mój sprzęt leży. Ale efekt jest powolutku już taki. Jeszcze troszeczkę roboty zostało. Ale jak na 2-3 godzinki pracy, to słuchajcie, nie jest źle. Idziemy. Nelcia już jest gotowa, jest się tak prezentuje strój, który wybrała, tak Nelcia? Tak się prezentuje? Pięknie wyglądasz. Ale ci Nikola wybrała piękny strój. No, i tak idziesz? Aha, i buciki takie piękne. Trudno się chodzi. Trudno w tych bucikach się chodzi, tak, bo lepiej chyba na bosaczka. Zresztą my też chodzimy na bosiaka cały czas, nie, Nelcia? No, zaraz ściągniemy buciki, bo nie przyzwyczajona do bucików. Nie, wyszło, nie. Nie, ale buciki ściągniemy, żeby sobie chodziła. Ale tak się prezentuje. Pięknie. Zobaczcie, jaką Nikola ma tapetę. Śmieszną. Kochani, u nas jest dzisiaj 1 maja. Zobaczcie, pogoda już się popsuła. Wczoraj jeszcze było tak fajnie, cieplutko, słoneczko świeciło, a dzisiaj już mamy wieczór, ale naprawdę już było tak zimno, padał deszcz, w ogóle było tak niemiło. Ale chciałam wam pokazać rezultaty pracy, które są już na balkonie, na tarasie u Nikoli, także wam pokażę troszeczkę, bo naprawdę do końca jeszcze nie jest zrobione, ale już coś tam widać. Mam nadzieję, że coś będzie widać, bo jest już ciemno, ale zobaczcie, tu już jest wykończone, naprawdę te płytki wyglądają tak fajnie i tu już z tej strony też jest zrobione i tutaj jest nawet na ściance, tak z boku, żeby ładnie się było wykończone. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie, ale już jest ciemno, naprawdę, słuchajcie. Już za bardzo tak nie widać takiego rezultatu, jak wierzcie, chciałam wam pokazać. Ale płytki są, mi się bardzo podobają. Piszcie w komentarzu, czy wam też się podobają takie płyteczki, bo wydaje mi się, że będą pasować i do każdego rodzaju ogrodzenia. Także fajny kolorek. Ja niestety, kochani, się już muszę z wami pomalutku żegnać. W następnym vlogu planuję pokazać wam... Czekajcie, zamknę sobie. W następnym vlogu planuję pokazać wam, o, idzie do mnie Nikola, planuję pokazać wam gry Nikoli, czyli te Sims, w The Sims co grasz, prawda Nikola? Nie, co The Sims.
No nagrywam sobie końcóweczkę do... Chodź do mnie. Nagrywam sobie końcówkę do mojego... O, ona. A na co nadepłaś? Nie wiem. Na kibel. Na kibel. Dobra, słuchajcie. No, także w następnym odcineczku... Czy spuściłaś wodę teraz? Aha, dobra. Nikola spuściła wodę w kiblu. Dobra, to w następnym odcineczku pokażę Wam dodatki Nikoli, jakie ma teraz 4. Bo teraz już kończę mojego vloga i mój odcineczek, ponieważ już jest późno. Ale obiecuję, że w następnym odcineczku zacznę vloga właśnie od tego. Ślizguję się. Trzymaj mnie. Ale pokazywałam widzom, jaką masz fajną tapetę na laptopie. Fajna. Tak, pokazywałam. Także słuchajcie, ja już się, kochani, z Wami żegnam. No chodź do mnie, nie musisz mnie nagrywać. Ja już się, kochani, z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dziąka, bo już jutro się pojawi na moim kanale ten filmik. Także pozdrawiam Was też. A, wpadajcie na mojego TikToka. Nazwa mojego TikToka, nazwa mojego TikToka to Monika Antczak Podłoga Vlog, pisane łącznie. Okej, okay, dobrze, kochani, to ja się z Wami żegnam. Papatki!